Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że powinienem filmiki produkować pod takim tytułem CBTZ. Co by Trump zrobił? CBTZ, no bo inaczej to z tym Bidenem, no to ciężko jest. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Przepraszam. No, musiałem się wody napić, troszeczkę mi piłem wcześniej, no, ale jeszcze bardziej zaschło. Rosyjscy hakerzy, no to troszeczkę namieszali w Ameryce z ceną benzyny, z brakiem benzyny na stacjach, chyba sami sobie nie zdawali, co to się dzieje. Dostali niby 5 milionów dolarów. Ta czarna strona internetu chyba lekko przesadziła. Newt Gingrich, no to taki polityk, on tam startował też na prezydenta, no to właśnie powiedział, że wysłałby komandosów, żeby poszli, rozpierniczyli drzwi, ktokolwiek się włamał do tej kompanii. No albo nawet mówił, że może jakąś rakietę spuścić na ten dom, czy na tą willę tych hakerów, czy odpowiedzialnych za to. No wielu Amerykanów by się chyba też z tym zgodziło, no ale też by chętnie wysłali komandosów do wszystkich tych, którzy dzwonią, te robotodzwonki, kiedy się ktoś tam nie odzywa, albo odzywa, albo oferuje jakieś głupoty, no albo też jeszcze wysłać komandosów do tych, którzy wysyłają te e-maile. No i te e-maile chyba ktoś gdzieś jakoś nacisnął jakiś z tej kompanii, nacisnął jakiś link, no i pozwolił wejść tym hakerom do komputerów poważnej firmy. No i poważna firma zapłaciła 5 milionów, no ale koszt był dosyć spory. W wielu miastach zaczęło brakować benzyny. Dlaczego zaczęło brakować benzyny? No ludzie usłyszeli jakąś taką wiadomość, no i pobiegli kupować na zapas. Nawet jak mieli pół zbiornika, to pojechali kupić do pełna. Jak mieli jakieś zbiorniki, karnistry, no to nalewali gdzie mogli. Część kretynów nalewała do jakichś plastikowych pojemników w ogóle bez sensu. No głupota ludzi, bo benzyna, no był przepływ troszeczkę mniejszy, no ale to ogólnie rzecz biorąc panika jak zwykle i szał jakiegoś takiego oszczędzania. No w Ameryce nie wiadomo dlaczego myślą, że to mogło zabrakować na stałe, no ale tak się działo. Tyle tylko, że taki atak na ziemi ruskiej, no to byłaby poważna sprawa, tak? Putin by zareagował. No czy nawet część mówi, że to jest gdzieś w Europie Wschodniej, możliwe, że nawet i w Polsce, no ale prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy, no to ten dark side, cała ta strona wzięła się, zamknęła. Oni się po prostu przestraszyli, no albo może bali się, że będą zbombardowali, albo bali się, że pójdą do gułagu, jeżeli to jest faktycznie w Rosji i Putin coś by miał zrobić. Ogólne takim, jeżeli coś takiego się dzieje, jakaś taka nieprzyjemna sprawa, no to trzeba być jakoś takim elastycznym. Trzeba być jakoś tak elastycznym. No i niektóre rzeczy, no to są idiotyczne. Jest w Ameryce coś takiego jak Jones Act. No to jest takie przepisy federalne, które mówią, że przepływ czy przewóz statkami pomiędzy portami amerykańskimi, no to musi być zrobiony przez amerykańskie statki z obsługą amerykańską, dlatego tak dużo jest tam problemów różnych z Hawajami, wschodnim i zachodnim wybrzeżem. Druga sprawa, no to jest to, że stacje benzynowe nie mogą reagować podnoszeniem ceny, no bo to wtedy jest traktowane przez kongres jako spekulacja. No a benzyny by było od groma. Benzyny, dlaczego mogłoby być od groma? No bo ludzie by nie by kupowali to, co by potrzebowali, a tyle, ile potrzebują, no to jest w zbiornikach, tak? No jeżeli
jeżeli ktoś tam na dolewkę potrzebuje dolać ekstra 2 czy 3 galony, czy tam 10, 15, 12 litrów, wszyscy zużywają tą benzynę w tym samym mniej więcej tempie. No i tej benzyna nie była niedostarczana. Benzyna była normalnie dostarczana, tylko zabrakło to ścibiolenie. Tak jak w PRL-u babcie kupowały cukier, który lądował gdzieś tam w tapczanach, bo w każdym tygodniu był ekstra kupiony kilogram czy 2 kilogramy cukru. No to tutaj tej benzyny zabrakło. Ludzie się leli, samochody płonęły, bo tam w plastikach jakichś kretyńskich starali się to utrzymać. No ale jeżeli by stacje benzynowe były w stanie podnosić cenę, tak jak według prawa popytu i podaży, no to ludzie by się zorientowali. No ci, którzy by potrzebowali, to by zapłacili. Ci, którzy by nie potrzebowali, to by poczekali parę dni. No ale nie byłoby tego składowania. No ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Właśnie, że stacje benzynowe są kontrolowane, że nie mogą zwiększać ceny. No cena skacze, cena w Ameryce skacze. Teraz 92-oktanowa, chyba 92 ten plus, no to jest za gotówkę powiedzmy 3,10 dolara, a na kartę kredytową 3,20 dolara. To też jest ciekawe w Ameryce, że za gotówkę można kupić taniej o 10 centów. No dlaczego można kupić taniej o 10 centów? No dlatego, że karty kredytowe dokładają 7 centów do każdego dolara i stacjom benzynowym się bardziej opłaca wziąć gotówkę. No nie wiem, czy to też pod stołem tam kombinują. No ale to jest taka cena. Troszeczkę ponad 3 dolary za 3,6 litra. Także jest mniej niż dolar za litr. Wszystkie te ataki, ostatnio no to był atak na taką firmę SolarWinds, czyli słoneczne wiatry. Publiczność, opinia społeczna, no to dosyć skąpo była informowana, co się dzieje tam w tym Colonial Pipeline, porównując jakieś inne tego rodzaju numery. Te wszystkie agencje informacyjne, no to spekulują, że właśnie to była e-mail wysłany i ktoś nieroztropnie nacisnął na jakiś tam sznureczek i ten sznureczek wpuścił ich wszystkich. Także to też jest ludzki błąd, tak? Ludzki błąd na jakimś wyższym poziomie, że jednak otwiera te drzwiczki do włamywaczy. Czyli to jest no słaby punkt. Człowiek jest słabym punktem. Colonial Pipeline, czyli ten kolonialna rurociąg, no oni powiedzieli, że oni zamknęli te wszystkie te linie przesyłowe tak zapobiegawczo. No i że w sumie to nie zmieniło tych, nie uszkodziło tych kontrolerów, czy nie miało wpływu. Bo no ci hakerzy no to atakują najróżniejsze, oni niby takie szlachetne postanowienie mają, że nie atakują szpitali i nie atakują szkół z jakichś powodu. No oni nie wiedzą kogo atakują, oni po prostu tam zamrażają i przeprogramowują komputer. Robią jakieś takie kody, które później można odkodować. No i to jest to, co Colonial zapłacił te 5 milionów. Ale ciekawe jest to, że ta grupa opublikowała przeprosiny, że stworzyła problemy dla społeczeństwa. No tam coś się dzieje. No, możliwe, że się bali zbombardowania, albo możliwe, że jednak się bali tego gułagu przez Putina. Wszystkie te takie dobre systemy rządowe
Operują w tej sferze cybernetycznej. To wszystko tam się na tym internecie gdzieś jest połączone. Dlatego trzeba tak się zastanowić, czy te głosowania, wielu nienormalnych proponuje głosowania wyborcze, prezydenckie, nieprezydenckie polityków właśnie, żeby to robić co internetowo. No to jest przykład, dlaczego po prostu trzeba wziąć dupę w trog, iść w swoim lokalnym miejscu, iść do szkoły, gdzie dzieci chodzą, gdzie jest obok 100, 200, 500, 1000 osób, mniej więcej to jest samo sąsiedztwo, wejść tam, napisać, podkreślić, włożyć do maszyny, tą maszynę ogląda tam następnych widzowie. Także, że to jest przykład, dlaczego elektroniczne głosowanie jest niedobre. To jest przykład, dlaczego kopertowe głosowanie nie jest dobre. Po to są wybory, żeby brać udział po prostu osobiście. Przepraszam, znowu coś mnie... Za dużo sportu chyba było. Amerykanie mówią publicznie, że jeżeli tam Chińczycy coś zrobią, czy Ruscy zrobią, no dlatego, że w Ameryce jest większa ta swoboda, jest więcej dostępu dla prasy, telewizji, środki masowego przekazu, ale i rząd. Rząd woli być bardziej otwarty, no bo zatrzymanie czy ukrywanie takich ataków pokazuje jednak no słabość, że coś było zaatakowane, no i wstyd taki, że to się udało. No można sobie pomyśleć, że jeżeli Moskwa czy Beijing by powiedziało, że u nich tam było to zaatakowane, no nie znaczy, że Amerykanie tego nie robią. No wszyscy jakoś tam gdzieś to robią, ale jednak w Stanach Zjednoczonych teraz ten napad na tę kompanię i na konsekwencje tej benzyny, no to po prostu jest nieprawdopodobne. No i rząd nie za bardzo chce się ogłaszać z tym. No ale to jest coś takiego, oko za oko, ząb za ząb, tak? Atak za atak. Ten dark side, czyli ta czarna strona, to ruski. Ruska jest organizacja. No i oni to zorganizowali na zasadzie takiego komisu. No bo oni to mają kontraktorów, czy mają podwykonawców, no i ci podwykonawcy, cała ta kryminalna, to no, można powiedzieć, że to mafia, tak, że to jest mafia i operuje w ten sposób na zasadzie kryminalnej, że wymusza haracze, no ale teraz ta eskalacja, to co zaatakowali coś takiego, że to jest narodowe bezpieczeństwo, także ta eskalacja no mogła doprowadzić, że komandosi ruscy by tam wpadli i ich zleli, no i wysłali, jeżeli by przeżyli, wysłaliby go do gułagu. W Hongkongu lata temu, no to w Hongkongu, na morzu chińskim lata temu, no to było bardzo, bardzo dużo piratów. Na tym południowym chińskim morzu to było dużo piractwa, no ale to wszyscy wiedzieli, że to rząd komunistyczny to prowadził, używał swoich byłych i aktualnych żołnierzy i policjantów. No i to była sprawa oczywista. No teraz w zasadzie robotę, no to wykonują tą piracką, no to wykonują najróżniejsze kutry rybackie. No ale to też tam wiadomo, kto na tych kutrach jest. Ruskie zachowanie, no to można się tak tłumaczyć, no, że to w zasadzie jest mafijne. Cała ta strona, czarna strona, oni jeżeli coś sprawdzają,
sprzedają, czy jakieś komputery, czy starają się dotrzeć, no to oni wiedzą, że nie mogą zaatakować rosyjskich rządowych, czy rosyjskich kompanii. No jeżeli by zaatakowali rosyjskie kompanie, no to wtedy byliby już po prostu do odstrzału. To tak jak w Chinach pozwalali kopiować filmy, CD i tak dalej, książki, nie książki, buty, to wszystko było kopiowane pod okiem rządu, no ale to tylko dlatego, że to cudze. Te wewnętrzne jakieś marki chińskie to nie pozwalają kopiować. No i te ataki, no w sumie to są też użyteczne na Kremlu i dla Putina. To jest wszystko też przydatne. W czwartek Biden, no to tak ostrożnie się wypowiedział. Powiedział w ten sposób, że ten zaatakowanie, no to był atak, ale to nie był atak rosyjskiego rządu. No i że Rosjanie powinni coś zrobić w związku z tym. Rząd amerykański ogólnie radzi, żeby nie płacić tych haraczy, żeby nie płacić tych okupów, żeby nie poddawać się. No tyle tylko, że rząd amerykański nie ma jakichś innych alternatyw, tak? No normalnie tak jak ktoś jest jakieś porwanie, no to starają się, żeby nie płacić, no ale ludzie płacą, no bo boją się, że jeżeli ktoś jest porwany, no to będzie zamordowany. No a tutaj kompania zapłaciła 5 milionów, no bo zapłaciła, później zmieni cały ten system, czy go zabezpieczy, no ale ma, operuje to i to wszystko. Te 5 milionów, no to jest sporo za to, żeby cała ta rurociąg wrócił do życia, ale tam jednak ta lekcja jest, że jest to wyjątkowo czułe, że benzyna to jest wyjątkowo czuła na skoki ceny, no i że to jest amerykańskie bezpieczeństwo, no i jednak opinia trochę publiczna się zdenerwowała, tak, zdenerwowała się i czy to było warte obudzić w ten sposób Amerykanów, no część się obudziła, część nie, no ale niechęć ogólnie do Rosjan zostanie, no czy prędzej czy później będzie wiadomo, czy to Słowacy, czy Polacy, czy Rosjanie gdzieś tam w Europie Wschodniej. Strona przestała działać na parę dni temu, no ale wróci, no bo niestety to jest tak, że te haraczowe strony przemieszczają się, narozrabiali na tyle, że zarobili, czy wyrwali 60 milionów w zeszłym roku, w pierwszym kwartale 2021 roku, to wyrwali 45 milionów, tak? Także to są ciężkie pieniądze. Skąd ludzie to wiedzą? No ludzie są w stanie obserwować te bitcoiny, między innymi te bitcoiny, no to są używane przez tych bandziorów, kryminalistów, no bo to jest ciężkie do zlokalizowania. No ale te przepływy, te transakcje, no to mniej więcej tam widać, kiedy są tam jakieś skoki, nieskoki. Dark side wróci. Nie wiadomo, czy z tymi samymi ludźmi, może ci, co się nachapali, po prostu teraz zakopią się pod ziemię, no i będą starali się uniknąć zemsty amerykańskiej, czy zemsty rosyjskiego rządu, no bo jeżeli rosyjski rząd powie, że przesadzili, albo nie dadzą im działki, nie dadzą działki połowy, czy 3/4 ludziom, którzy są w rządzie, no to może być dla nich nieprzyjemnie, nawet szkodliwe dla życia. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Dziękuję konserwatystom za to, że wierzą w Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina,
uczciwość i tradycja, przepraszam. Wszyscy socjaliści, co głosowaliście na Bidena, popatrzcie się, jakie to są miękkie kluski, co on robi, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Izraelczycy i Palestyńczycy się leją. Tutaj Ruscy się nie boją zaatakować Ameryki pod względem benzyny. Nie jest dobrze. Głosujcie na normalnych w 2024. Głosujcie na normalnych w 2024. Zdrowia dla normalnych.